Cześć, witam na kolejnym unboxingu. Mamy jedną wielką paczkę i dwie malutkie, plus jedną mini ciekawosteczkę. Ale zacznijmy od ciekawostki. Więc, przyszła do mnie paczka z prenumeraty i wyglądała tak. Więc chyba rozumiecie, dlaczego natychmiastowo ją otworzyłam. No bo to takie trochę niepokojące jest, kiedy tak to wygląda. No i kiedy otworzyłam, znalazłam mangę, która wyglądała, to jest zielarka, drugi tomik, która wyglądała tak, pocięta obwoluta w dwóch miejscach, co więcej, nawet rozcięty tutaj już, prawda, nie tylko obwoluta, ale nawet okładka. No nie mówiąc, że kilka stron z tyłu też. A więc napisałam do studia JG, że no tak troszeczkę to pocięte jest. No i jedna z tych paczuszek, czyli chyba ta, no albo ta, jest właśnie najpewniej z dobrą zielarką. Także otwieramy. Zacznijmy od tego. Zobaczymy, co tu jest. A, czy to zielarka, czy coś innego. W każdym razie jest całe, przynajmniej nie pocięte. A nie, to nie, akurat nie zielarka. Widzę. Hop, hop, hop. Coś się tu zaklinowało. A, jest. I ona nowiutka. O, jakaś liczna okładeczka. I z przodu, i z tyłu. Tutaj. A, to jest ta soft touch. Mi po prostu cieszy, jak oni to tak piszą, jakby na zasadzie pomacaj naszą pocztóweczkę. No nie, dlaczego nie? Jeszcze dadzą taką. No ale okej. I wiecie co? Popatrzmy, z tej strony, nie, z tej strony też jest Milusia. Już myślałam, że tylko zrobili z tej strony, to już by było trochę chore. A w każdym razie tak wygląda pocztóweczka. Jest milutka w dotyku, jeśli ktoś lubi sobie pomacać, no to jest ku temu okazja. Jeśli chodzi o mangę w środku, no to tak, tutaj jest pocztóweczka z drugiej strony, a tutaj autorka. Okej, okay, w lamie. Śliczna Jona. Jeśli chodzi o środek, no pokażę z dwie kartki, jeśli będzie jakiś spoiler, to nie bijcie. Ja mam jakieś szczęście, ale nawet nie, dobra. Także tak to się prezentuje. O, tak. Także, 14 tomik Jony. Ja się bardzo cieszę z tej mangi, bardzo ją lubię. Ok, to pewnie tu będzie zielarka. Tym razem miejmy nadzieję, że cała, także szybciutko ją otwieram. I pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Aha, jeszcze w tamtej zielarce dostałam dodatek, zaraz go pokażę. W tym przypuszczam, że mi nie dali, bo pewnie dali tylko w pierwszej. A tu mi po prostu tylko uzupełnili mangę. Także zaraz pokażę Wam, jaki był dodatek do drugiego tomu. Szczęśliwie nie ucierpiał. A, jest. Tak, tym razem zielareczka cała. Okej. No, pokleili ją ładnie tutaj, widzę, w wszystkich miejscach. Żeby nie było za dużo dziwnych odgłosów, to ją po prostu rozetnę. A. Także mam teraz dwa tomiki. Z tym, że jeden pocięty. Nie wiem, może córka dostanie, żeby sobie poglądała. O, tak wygląda drugi tomik. Jaki słodziaczek tutaj. Także ciąg dalszy przygód naszej ulubionej zielarki. Bardzo spodobała mi się ta manga, jest naprawdę fajna. I zaraz Wam pokażę ten dodatek. A, chodź, moja pocięta zielarko. O, okej. Okay. Jest plakacik. Plakaciki oczywiście są złożone na cztery. Ja już wyrosłam z czasów plakatów. Dziecko na razie nie, raczej nie tapetuje, także, ale zostawiam, bo ładne graficzki. Także tak, taka zielarka. Szkoda, że oni to wszystko muszą tak. No ale nie ma za bardzo wyboru, musieliby to wysyłać w tubach, żeby tego nie... Ten, chociaż osobiście wolę dlatego pocztówki. Jeszcze nim otworzę tą wielką paczkę, to jeszcze Wam pokażę, bo przyszła w międzyczasie Magiczny Świat Ran. Otworzyłam ją od razu, bo ona ma zazwyczaj tendencję do bycia uszkodzoną. Oczywiście tą też uszkodzili, ale już nie chciałam z czwartym tomem znowu pisać, że mi uszkodzili. Tym bardziej, że zawsze jak mi wyślą ten tom nieuszkodzony, to jest uszkodzony w innym miejscu, więc po prostu no pech grubych obwolut. Widzę, że no nie ma co zamawiać, jak jest twarda i gruba manga, bo zawsze to się tak kończy. O, tutaj jak widać jest na obwolucie są uszkodzenia. Jeśli chodzi o
Tutaj no oczywiście też jest walnięte, ale no tak jak mówię, nie chcę wyjść na jakiegoś wariata, który mi ciągle pisze z każdym tomem. No ale, ale no jest, niestety. To jest chyba naklejka, tak, z ran. Także to był taki dodatek. W sumie gdybym wiedziała, jak to będzie wyglądać, to bym chyba brała wszystkie tomy od razu w miękkiej oprawie, oszczędziłabym sobie, że tak powiem, z zabawy. No a teraz przechodzimy do dużej paczuszki. Jeśli chodzi o dużą paczuszkę, to w sumie nie wiem, czemu jest taka wielka, bo wydawało mi się, że nie zamówiłam tak dużo. Nie wiem, czy to sposób pakowania, czy może mi się wydawało, że jest niewiele, a jednak było dużo. Zaraz zobaczymy, co mi tutaj spakowali. Znaczy, no spakowali mi to, co chciałam, nie? Ale zobaczmy. Niektórzy tam pytali, czy zamawiałam też z JG. A, już widzę. Tutaj są wypełnienia. Czy zamawiałam z JG rzeczy z festiwalu? No oczywiście, że zamawiałam. Jakbym mogła nie zamówić? Z tym, że festiwal będzie chyba dopiero w listopadzie, więc jeszcze musimy troszeczkę poczekać. Wiadomo, problemy z papierem, z drukarniami, ze wszystkim po kolei, no i to troszeczkę potrwa, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Dobra. Pudełko jest mega wielkie. No i ma dużo dziwnych wypełnień. Więc tak, pozbądźmy się tutaj troszeczkę tych woreczków. A, ja tu mam na paczuszki to podzielone. Tak jest, jak proszę o ładne pakowanie. A jak nie poproszę, to znowu wysyłają luzem, więc tak. I tak źle, i tak niedobrze. No dobra, no to będziemy otwierać sobie po kolei paczuszki, albo je pierwsze może wyciągnę na bok, a potem je będę otwierać po kolei. O, jeszcze jedna i będzie troszkę wygodniej. Łohoho. Ogromne podłodzienki wielkie. Dobra, no to lecimy z pierwszą, którą już tutaj mam na blacie. Co my tu mamy? Zaraz zobaczymy. Coś tutaj, o, udało się. Pokleili to we wszystkich możliwych miejscach, jak widać. Ale zaraz się dostaniemy. Jeszcze tu coś się klei. Aha, taśmy. Za dużo taśmy. To będzie łatwiej. Dobra. No to lecimy z pierwszą paczuszką. Ja już tu troszkę prześwituję, co tu jest. Widzę, że same fajne rzeczy. A, jeszcze raz. No i się udało. Ok, lecimy. Jest tak. Czwarty tomik fałszywych książę Freya. I tak, tak jak mówiłam, ta manga ma tendencję do strasznych spoilerów i aż strach ją otwierać. Zresztą nawet okładki zbywają spoilerowe. Więc pozwólcie, że zobaczę, czy nie ma jakiegoś na zasadzie, no pięknie trafiłabym, jakiegoś, że tak to nazwę, nagrobka. Dobra, powiedzmy, o, tu chyba nie jest spoilerowo, proszę bardzo. Natomiast to, co pierwsze otworzyłam, to był straszliwy spoiler, więc dobrze, że wam nie pokazałam. Ok, tutaj trochę starszej mangi, balad i opera. I jeśli chodzi o tą mangę, to tak, miałam pierwszy tomik, przeczytałam go i w pierwszym tomie, to nie jest wielki spoiler, główny bohater ma pecha, no i ginie od uderzenia kota. I brzmi to idiotycznie, ale dosłownie na następny dzień, jak to przeczytałam, to w Chinach jakiś człowiek naprawdę dostał z kota, chwała Bogu, przeżył, tylko zemdlał, więc no, w sumie okazuje się, że wcale to nie jest takie niemożliwe. I to mam drugi, trzeci, czwarty i piąty tom. Niedługo będzie nowa manga też tej autorki z wampirkami, a ja tam wampirki lubię, więc pewnie będę kupować. Na pewno będę też tą mangę recenzować. W czwartym i w piątym tomie są tutaj buklety dodatkowo. Także może za chwileczkę tutaj też otworzę i to wam pokażę. O, ale jeszcze tak. Hanako, szósty tom. Do piątego miałam
tutaj z JG prenumeratę, natomiast w tej chwili już wzięłam normalnie. Także o, taki jest kolorowy obrazek. A to dlatego, że nowe dodatki takie, no nie mówię, że są złe, ale potrafię bez nich żyć, a manga, no że tak powiem, no powiedzmy sobie szczerze, trochę jest taniej z gildii niż z JG z tego, z prenumeraty. No i Jujutsu Kaisen, lub jak ja to mówię, Jujutsu Kaisen, bo mnie to po prostu bawi. Zerówka i trzeci tom. Zerówka to jest po prostu historia przed całą serią, więc można ją po prostu czytać. Bo widzę, że w klasie mają pandy, czyżby jak z Ranmy. Kreska, jak widać, jest dość podobna. Jest nasz tutaj jeden z ulubionych bohaterów, także będzie ok. I zobaczmy, czy jest coś pod obwolutą. Jest. Także zeróweczka. No i trzeci tomyk, którego trochę strach otwierać, bo nie wiadomo, co się trafi. Ale manga jest super. Dobra. Lećmy z drugą paczuszką. O, tutaj to chyba będzie tak. Nie. To będzie nieprzyjemny dźwięk, tak nie będziemy robić. Patrzę, bo jedna rzecz to nie będzie mangowej, nie ma co pokazywać. Okej. Okay. A, to jest, tu akurat chyba nie ma mang. Zaraz, muszę się tak zrobili, że się przykleja do pudełek wszystko. Okej. Okay. W skrócie, jedna rzecz fajna, dwie mniej, czyli odkupiłam sobie już Picarda, wam kiedyś tutaj już pokazywałam, no i nic miłego, czyli pomoce naukowe, może się przydadzą, zobaczymy, czyli Picard, no i takie brzydactwa, także to nieważne. Ok, no i ostatnie pudełeczko, to już mangowe, już nie wiedziałam. A. Jeszcze tutaj, nie ta strona. Dobra. I jeszcze tu. Może da się to wysunąć. Ja, oczywiście się będzie kleić. Zobaczymy, czy jestem sprytna, czy jednak nie. O, udało się. Jestem sprytna. Jak się okazało, udało się tak. No i ostatnia paczuszka. Lecimy. Już widzę, co tu jest. I już się bardzo cieszę. Więc tak. Drugi tom Edenu, w miarę cały, także świetna manga, ale dla dorosłych, pisze 18+, jakby ktoś pytał. A oprócz tego jest Otakoi, tym razem taka mini spoilerowa okładeczka, no ale cóż. Też świetna manga, nie bez powodu ją kupuję. No i Tęczowy Świat BL, ostatni hetero. To będzie pewnie dziwne, ale stwierdziłam, że się nie powstrzymam i muszę zobaczyć. Widzę, że jest to cieniutkie, podobnie jak Otakoi. Także zobaczmy, jak to wygląda w środku. Kreska całkiem okej. Okay. No tak. Będzie pewnie naśmiewanie się ze wszystkich możliwych stereotypów, które się wydarzają w mangach yaoi, na zasadzie leżę w śmietniku, przygarnij mnie, zostaniesz gejem. Także i tego typu. Ale myślę, że może być fajne, to muszę zobaczyć. Natomiast tutaj Ballad i Opera. Chciałabym wam pokazać chociaż jeden buklet, żeby zobaczyć, jak to wygląda w środku, bo buklety są różne. Czasem są kolorowe, czasem są dodatkowe historie. Różnie bywa. A widzę, że tutaj jest fajnie, bo są dodane na stałe, więc to nie jest tak, że nie ma. I zobaczmy, jak to
cieniusieńkie na kilka karteczek. Aha, czyli to jest taka jakaś dodatkowa po prostu opowiadanko dodatkowe. Nie jest to jako na zasadzie artbooka. Jeśli chodzi o samą kreskę, no to jest czwarty tom, ale może nie trafi jakoś straszliwie. Tak mniej więcej wygląda kreska. Jest anioł, jest diabeł i jest nasza ofiara kota. Na pewno będę o tym nagrywać filmik i wtedy Wam powiem, co o tym myślę. Nie wiem, dajcie znać, co Wam się tutaj najbardziej z tej mojej paczuszki podobało i co byście chcieli. No i co myślicie o jakimś chorym człowieku, który po prostu, kurczę, pociął całe opakowanie. Nie wiem, czy to zrobił specjalnie, czy przypadkiem. Pewnie przypadkiem, nie sądzę, żeby ktoś się chciał bawić, nie wiem, ciąć. Ale ja cały czas się zastanawiam nad jednym. Bo tutaj z tyłu jest taka pani. Czy to jest spoiler? Bo jej głowę odcięli. Może to jest spoiler? Zobaczymy, jak przeczytam. Dzięki, cześć.